Mirosław Miniszewski, Metakomunikaty, odcinek 5, nietypowy, bo dzisiaj będzie poświęcony bieżącym wydarzeniom. Na świecie się dzieje. Tak zwana dziennikarska bieżączka. Bieżączka. No i nie ma co ukrywać, próba wpisania się w trendy, żeby też sprawdzić, jak będzie się oglądało coś, co porusza aktualne tematy. Clickbaity robimy. Sprawdzimy. Sprawdzimy. Mirosław Miniszewski zaprasza na program Metakomunikaty. Program powstaje dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl. Ja mam z tym problem, bo ja jednak wolę mówić o rzeczach, które mam wcześniej przemyślane. Zobaczymy, jak wyjdzie dzisiaj. Sam o to apelowałem. Tak, właśnie widziałem twój post, gdzie apelowałeś w sprawie tematu, który poruszymy za moment, ale kilka przynajmniej zdań na temat tego, o czym w swoim komunikacie napisało Ministerstwo Obrony Narodowej, a napisało o ataku na 20 żołnierzy. Ja już zamieściłem w swoich mediach społecznościowych informację, że na początku spodziewałem się, że to chodzi o atak ze strony białoruskiej, a tutaj wojsko znalazło się na kursie kolizyjnym z weselnikami na Podlasiu, którzy na drodze w ramach ślubnego prezentu urządzali pokaz. Jeżeli ktoś by się z tym nie zgadzał, napisałem, no to warto by było powiadomić o tym policję, a nie wysyłać żołnierzy na podchmielony tłum. Wydarzyło się, co się wydarzyło. Służby to badają. Mirku, jaki jest twój komentarz do tej sytuacji? Ja bym na miejscu wojska się wstydził zamieszczać tego typu komentarze. Ja pamiętam, mój tata w latach 60. służył na Mazurach w jednostce takiej wojskowej, a on był w ówczesnej żandarmerii, czyli we WSW. Tu zaraz prawicowy fandom mi powie, bo WSW, wiadomo, co to była za formacja, no ale tata był po prostu no, policjantem, czy milicjantem wojskowym do pilnowania porządku i oni wtedy byli na Mazurach kierowani również do różnych takich wydarzeń, z którymi sobie ówczesna milicja nie radziła, między innymi zaprowadzania porządków na weselach. No i wiadomo było, że jak wesele na Mazurach w remizie, no to będzie wesoło. No i co? No i było wesele, pojechali żołnierze i zamiast stanąć i napić się kielicha z weselnikami, to jedni na drugich zaczęli naskakiwać, bo wszyscy dzisiaj są tak podminowani. Ja widziałem ten filmik. No i niestety, no zarówno te dziewczyny, jak i to wojsko, no to jest po prostu, do czego tu się odnosić, no? No Piotr, to jest żałosne, to jest żałosne z obydwu stron. Czyli ten temat już zaliczyliśmy? Nie, jakby no eskalowanie napięć, jakby jedzie wojsko, widzi, że bawi się młodzież, jest tym jakiś pokaz i zarówno ta młodzież, która powinna jakby mieć troszeczkę więcej cierpliwości, zarówno jak i to wojsko, no to przedszkole dla mnie to jest. I jeszcze robienie komunikatów o tym, że dziewczyny w japonkach napadły na grupę żołnierzy, no proszę cię. No tak, ale temat będzie grzany. Już pojawiają się wpisy. No bo jest sezon ogórkowy, jest lato, nic się dzieje. Nie było u nas zamachu na kandydata na prezydenta, więc trzeba wynaleźć jakiś inny temat, który przykryje tamten temat, tak? No właśnie, bo tak naprawdę to mieliśmy rozmawiać o zamachu na prezydenta Donalda Trumpa. Jak kandydata na prezydenta. Byłego prezydenta, byłego teraz prezydenta. Kandydata na prezydenta. Jak ty, Mirku, to widzisz? Jak to wszystko analizujesz z perspektywy właśnie i filozofii, i historii, i też dziennikarza, bo też nim jesteś? Proszę bardzo. Polityk to jest zawód wysokiego ryzyka. Ja sobie dzisiaj zrobiłem taki research historyczny. 24 cesarzy Cesarstwa Rzymskiego zginęło w wyniku zamachów. W samym tylko XX wieku mamy kilkadziesiąt zamachów na głowy państwa.
począwszy od zamachu na arcyksięcia Ferdynanda, co zapoczątkowało I wojnę światową, poprzez zamach na wcześniejszy zamach na cara Aleksandra II, mamy potem zamach na Roberta Kennedy'ego, wcześniej na Johna Kennedy'ego, potem na jego brata Roberta Kennedy'ego, zamach na Martina Luthera Kinga, na Malcolma X, potem mamy zamach na Olafa Palmego, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Rahul Gandhi, Mahatma Gandhi, Benazir Bhutto, pani premier Pakistanu, oni wszyscy zginęli w wyniku zamachów. No po prostu to jest zawód wysokiego ryzyka, o co tutaj jakby robić halo. No, ktoś jest znaczy ja wiem, że to jest sytuacja straszna, no ale na tym tak wygląda polityka organizowana przez człowieka. I co ciekawe, tych zamachów zawsze dokonują jacyś popaprańcy. Mówisz, o co robić halo? No, była głowa państwa, jeden z głównych kandydatów prowokuje do objęcia w fotelu prezydenta w Stanach Zjednoczonych, mocarstwa światowego. To no, w mojej ocenie no jest o co robić halo. W moim też. Ja oczywiście prowokuję takim mówieniem. Ja też się oczywiście tego boję, dlatego że tego typu wydarzenia, które nazywane są czarnymi łabędziami w historii, to znaczy, że one potrafią zmienić wszystko. Nie każdy zamach zmieniał wszystko, ale są takie zamachy, które zmieniają wszystko. I chciałbym omówić dwa historyczne zamachy, które zmieniły wszystko, zanim przejdziemy do tego. Pierwszy zamach to zamach na 1881 roku, zamach na cara Aleksandra II. Car Aleksander II był pierwszym i jedynym carem w historii Rosji, który próbował wprowadzić demokratyczne reformy. Próbował znieść pańszczyznę chłopów, próbował wprowadzić parlament, czyli chciał zaprowadzić monarchię konstytucyjną, próbował zmodernizować administrację państwową na wzór zachodni. Chciał w efekcie doprowadzić do stopniowego demokratyzowania tego państwa rosyjskiego, tak żeby ono sprostało wymogom nowoczesności. No i co? No i paru nastoletnich napaleńców z organizacji Narodna Wola zorganizowało na niego zamach i ten car, który był pierwszym w historii carem rosyjskim, który dawał nadzieję na to, że Rosja stanie się takim państwem na wzór zachodni, no zabili go bombą, kiedy wracał do domu. No, jaki był efekt tego działania? Efekt działania był taki, że do władzy doszedł Aleksander III, człowiek zapiekły, nienawistny i bardzo surowy, który wszystkie reformy wycofał. Wrócił do zarządzania twardą ręką na styl rosyjski i próbowano na niego dokonać następnego zamachu. Ta sama organizacja, Narodna Wola, zorganizowała zamach na tego kolejnego cara, nieudany. Jednym z zamachowców był Aleksander Ulianow, brat Włodzimierza Ulianowa, później znanego jako Lenina. Ten Aleksander został aresztowany i skazany na śmierć za ten zamach, co zradykalizowało Lenina. No i później wiemy, czego Lenin dokonał w historii, ilu zbrodni, ilu morderstw. Więc możemy sobie wyobrazić, że gdyby wtedy grupa tych anarchistycznych napaleńców nastoletnich nie zabiła tego cara Aleksandra II, tylko pozwoliła mu dokonać tych reform, no to by być może historia wyglądała zupełnie inaczej. Ten zamach łączy się z następnym zamachem, mianowicie 28 czerwca 1914 roku serbski nacjonalista, nastolatek, 19-20-latek Gavrilo Princip zastrzelił arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie w czasie jego wizyty, co spowodowało represję ze strony cesarstwa austro-węgierskiego, dlatego że arcyksiąże Ferdynand był następcą tronu. Miał objąć tron cesarski po śmierci Franciszka Józefa, który był wtedy bardzo starym człowiekiem i spowodowało to, że Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. A ponieważ Serbia była związana sojuszami wojskowymi z Rosją, więc Rosja wypowiedziała wojnę cesarstwu austro-węgierskiemu. W efekcie sojusznicy Austro-Węgier, czyli Niemcy, wypowiedzieli wojnę Rosji. W to włączyli się sojusznicy Rosji, czyli Wielka Brytania i Francja. I tak zaczęła się pierwsza wojna światowa, która pochłonęła 14 milionów ofiar. I teraz zastanówmy się, czy Gavrilo Princip, gdyby wiedział, że jego strzał skończy się pierwszą wojną światową, a czasy były takie, że to nie dlatego
ta pierwsza wojna światowa wybuchła, bo wszyscy kochali tego arcyksięcia Ferdynanda. Tak naprawdę wszyscy mieli go w nosie. Zresztą Austro-Węgry w tamtym czasie były nazywane chorym człowiekiem Europy, czyli to było państwo pogrążone w głębokim kryzysie i upadku. Zresztą potem 4 lata później upadło, kiedy przegrały w pierwszej wojnie światowej. Natomiast gdyby ten Gavrilo Princip wiedział, co jego strzał spowoduje, to być może zamieniłby ten pistolet na zgniłe jajo, bo lepiej chyba rzucać polityków zgniłymi jajami albo pomidorami, niż do nich strzelać, dlatego że te strzały, chociaż powszechne w historii, tak jak powiedziałem, że tu nie ma oczywiście z jednej strony, nie ma w tym nic wyjątkowego, bo strzelanie do polityków, do ludzi, którzy rządzą, jest powszechne w naszej historii, a z drugiej strony zawsze to powoduje eskalację bardzo złych rzeczy, a mamy teraz bardzo złe czasy. I podobieństwo jest takie, że świat jest taką samą beczką prochu, jak było w roku 1914. I trudno mi sobie wyobrazić, jakie będą skutki tego strzału. Tym bardziej, że już się zaczynają pojawiać różne teorie spiskowe. Dzisiaj od rana Facebook jest gorący od tego typu różnych informacji, że być może to była ustawka. Ja sam mam takie myśli, że przecież, co jeśli to była ustawka? Co jeśli to ucho przestrzelone to tylko były efekty specjalne filmowe? W końcu Donald Trump jest tak bogaty, że może sobie takie coś zorganizować. Są jakieś tam doniesienia. Media są pełne różnych rzeczy, które każą ludziom wierzyć, że coś za tym stoi. Najprawdopodobniej jest tak jak zawsze i wszędzie, że po prostu jakiś narwaniec, bo to jakiś dwudziestolatek, po prostu strzelił i tyle. Nie myślał w ogóle nad tym, co robi. Oczywiście Donald Trump jest postacią straszną. Jest to człowiek, który... Czy dlatego jest to tak niebezpieczne? Bo gdyby to dotyczyło jakiegokolwiek innego republikańskiego polityka, bo gdyby, nie wiem, byli tacy republikańscy politycy, na przykład jak George Bush, który też jest postacią kontrowersyjną, ale generalnie Stany Zjednoczone prowadzą taką mniej więcej politykę od lat, że ta różnica między demokratami a republikanami jest delikatna. To znaczy tam są subtelności w podejściu do kwestii socjalnych i polityki międzynarodowej, ale Stany Zjednoczone generalnie prowadzą dosyć spójną politykę przez wszystkie lata po II wojnie światowej i to, czy rządzą republikanie, czy rządzą demokraci, zawsze nie miało aż tak dużego znaczenia dla polityki światowej, ponieważ ta linia była mniej więcej podobna. Tam były subtelności. Oczywiście one z punktu widzenia wyborców są istotne, natomiast z takiego ogólnego punktu widzenia to się aż tak nie różni, żeby to miało duże znaczenie. Natomiast mamy do czynienia z człowiekiem, który jest nieobliczalny. No, Donald Trump jest człowiekiem kompletnie nieobliczalnym. Jest to człowiek, który w ogóle zastanawia w ogóle, jak to w ogóle do tego doszło, że on jest kandydatem i że on w ogóle może być politykiem. Tak, tak samo ja nie mogę zrozumieć, jak 85-letni człowiek z demencją, jak Biden, jest prezydentem i że kandyduje dalej u schyłku życia. Przecież ten człowiek nie wie, gdzie stoi. Tak? Pokazują go, że on kompletnie jest otępiały, on nie do końca wie, co się dzieje. Poziom degeneracji polityki Stanów Zjednoczonych jest zatrważający i gdyby to dotyczyło jakiegoś małego kraju, to pal licho, ale Stany Zjednoczone są krajem, który tkwi w takim miejscu, w którym cała równowaga światowa jest zależna od tego państwa. Kurs dolara, kurs ropy, polityka... Bezpieczeństwo Polski, wojna w Ukrainie. Wszystko. I niezależnie od tego, kto tam rządzi, Stany Zjednoczone pełnią swoją rolę, czy ona się komuś podoba, czy nie, mamy takie realia. Natomiast Donald Trump jest postacią komiksową, kabaretową, to jest czarny kabaret i to jest polityk, który budzi przerażenie tym, że może rządzić drugi raz. Bo a teraz... To nie usprawiedliwia w żaden sposób nie. Tego zamachu, nie, który nie usprawiedliwia, się wydarzył. Przeciwnie, dopiero teraz to mu dało siłę. Dopiero teraz to jest paliwo, którym on będzie mógł przystąpić do kolejnych wyborów. To jest zatrważające. Ale to też rezonuje i u nas, bo jak widzimy, politycy, ludzie związani z obozem poprzedniej władzy w Polsce, którzy kibicują Donaldowi Trumpowi, też wykorzystują to
do tych rozgrywek politycznych w Polsce. Oczywiście, że tak. Wiesz, polityka Polski jest ściśle związana z polityką Stanów Zjednoczonych. Mamy tutaj amerykańskie wojska. Jesteśmy na flankach NATO. Graniczymy z wrogimi nam państwami, takimi jak Rosja i Białoruś. Graniczymy z państwem, gdzie toczy się wojna i nasza pozycja jest w dużej mierze uzależniona od sytuacji w Stanach Zjednoczonych. To są naczynia połączone. Niezależnie od tego, kto tam rządzi, nasze bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od tego państwa, jak bezpieczeństwo połowy świata i gospodarki połowy świata. Pamiętajmy, że dolar jest walutą rozliczeniową i gospodarka amerykańska ma wpływ na gospodarkę całego świata. To nie są żarty. Tak? Ale też wspominając poprzedni odcinek o śmieciowej dopaminie, o śmieciowych informacjach podawanych przez media, widać, jaki to jest łańcuch naczyń połączonych, bo tego typu właśnie śmieciowe informacje ukierunkowane na rozbudzenie emocji w społeczeństwie mają wpływ na takich szaleńców, którzy uważają, że właśnie jedynym rozwiązaniem jakiejś sytuacji politycznej w danym państwie może być zabicie kogoś. Tak samo było w Polsce w przypadku śmierci Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Ja obserwowałem wówczas chwilę po tym zdarzeniu, gdy udało się już ustalić dane mordercy, jego stronę na Facebooku. I on miał tam treści podawane chociażby przez niezależną.pl. Tomasza Sakiewicza. On się karmił tą nienawiścią do Platformy Obywatelskiej. A ostatnio mieliśmy przecież też zamach na premiera Słowacji. To wszystko jest gdzieś wokół nas i wszystko jest właśnie też efektem, z jednej strony, tak ja uważam, tej dopaminy, o której mówiłeś. Rola mediów jest w tym niestety, ale bardzo ważna, ale też i samych polityków, którzy widząc, że ktoś z ich obozu został bezpośrednio zagrożony i ktoś, komu kibicowali, no to dalej jadą po swoich politycznych przeciwnikach. No bo to jest tak, że gdybyśmy mieli do czynienia ze zdrową sytuacją, moment, w którym próbuje się zabić kogoś, powinien być momentem zjednoczenia wszystkich ludzi jako sprzeciwu wobec tych form działania, ponieważ wydawało nam się, że żyjemy w takich czasach, które są ziszczeniem marzeń polityków starożytnej Grecji, którzy mówili, że w cywilizowanym świecie jedyną formą dopuszczalnej walki jest perswazja, czyli kłócenie się. To jest normalne, że jest konflikt między różnymi opcjami politycznymi i dopóki on przebiega na sali sejmowej, nawet jeżeli to przyjmuje formę kabaretową, dopóki ludzie ze sobą rozmawiają i nawet używają ostrego języka, wszystko jest w porządku, bo tak wygląda polityka. Natomiast moment, kiedy próbuje się zabijać drugiego człowieka, to jest moment, w którym wszyscy powinni się zjednoczyć przeciwko tej sytuacji, do tego stopnia, że uważam, dam taki przykład. Kiedyś pamiętam, to zupełnie będzie, może niektórym się wyda, że to mało nawiązujące, ale kiedyś biłem się z moim bratem na ulicy i podbiegł do nas drugi jakiś chłopak taki z osiedla, który próbował mojemu bratu pomóc, pobić mnie. I wtedy mój brat dał łomot tamtemu i mówi, słuchaj, to jest moja sprawa, że ja się biję z moim bratem, ale nie będziesz bił mojego brata. Wypadł. I mi się wydaje, że moment, kiedy następuje taka eskalacja przemocy, to właśnie powinno być tak, że wtedy wszyscy przeciwstawiamy się tego typu działaniom. Natomiast zobaczmy, co się dzieje. To jest wykorzystywane przez zaatakowanego do kolejnego ataku skierowanego na ten. No przecież ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której demokraci, albo nie wiem, to jest absurd, tak, że zwolennicy Bidena zlecili zamach na Donalda Trumpa. No jakiś wariat wziął karabin, który był w domu i poszedł strzelać. No Ameryka jest pełna takich wariatów. Co chwilę słyszymy, że ktoś do kogoś strzela tam, w szkołach, w centrach handlowych, co chwilę tam się zabijają, bo tam dostęp do broni jest powszechny. To jest społeczeństwo mocno
mocno zdegenerowany przez narkotyki i styl życia. Zresztą no sam Donald Trump jest orędownikiem tego, by. No więc właśnie, żeby każdy miał broń. No tak się kończy posiadanie broni. Natomiast zobaczmy, jaka była sytuacja w 2010 roku, kiedy była katastrofa smoleńska. Zamiast wtedy się zjednoczyć. A była taka nadzieja, że tak, to zamiast wtedy powiedzieć, no kurde, spoko, kłócimy się, no ale nie będziemy do sobie do mord skakać w sytuacji, kiedy jest taka sytuacja, zjednoczmy się, no to wykorzystano ten zamach do wywołania jeszcze większej wojny. No przecież ja nie uwierzę nigdy w to, że Donald Tusk zlecił zestrzelenie samolotu, no, że to są absurdalne sytuacje. Natomiast w ten sposób to jest wykorzystywane do jeszcze większego zaogniania i podejrzewam, że problem polega na tym, że w tej chwili ten fandom Donalda Trumpa będzie wył i będzie wykorzystywał tą agresję, tą sytuację do wzbudzenia jeszcze większej agresji. I to się w historii zawsze kończyło beznadziejnie. Gdyby wtedy, po zabójstwie arcyksięcia Ferdynanda, Austro-Węgry nie napadły na Serbię, bo oni uważali, że Gavrilo Princip reprezentował całą Serbię. I oni ukarali całą Serbię tym, że wypowiedzieli jej wojnę. Zresztą to absurd. Gdyby oni wtedy odpuścili, gdyby tylko przeprowadzili proces tego Gavrila i nawet skazali go na śmierć, na tym skończyli, no to by to się prawdopodobnie rozeszło po kościach. Natomiast to było wykorzystane, ponieważ cała Europa wtedy czekała na wojnę. Zmilitaryzowane Niemcy, upadające Austro-Węgry, które próbowały swoją gospodarkę ratować wojną. Rosja, która w tamtym czasie była też beczką prochu, bo to były schyłkowe lata Imperium Rosyjskiego, pogrążonego w wielkim kryzysie, pogrążonego w niesprawiedliwości polegającej na tym, że klasa robotnicza żyła w absolutnej nędzy i carowi Mikołajowi wydawało się, że on wciągając Rosję w wojnę zjednoczy naród i uratuje tym swoją monarchię poprzez to, że się włączą w wojnę. No nie, efekt był taki, że to wykończyło Rosję całkowicie, on abdykował, Lenin przejął władzę i na końcu kazał jego i całą jego rodzinę rozstrzelać i car Mikołaj II razem z żoną i swoimi dziećmi zostali w Jekaterynburgu rozstrzelani na bezpośredni rozkaz Lenina, który pałał gniewem do caratu za to, że jego brata Aleksandra skazano na śmierć za próbę zamachu na cara Aleksandra II. No, to wszystko się łączy. I dzisiaj mamy taką sytuację, no patrzmy co się dzieje. Przecież jeden drugiego jest gotów utopić w łyżce wody. Świat jest beczką prochu. I teraz możemy sobie wymyślać różne scenariusze, które mogą nastąpić, ale nic nie wymyślimy, ponieważ kompletnie nie wiemy, jaki to będzie miało skutek. Ja mam nadzieję, patrząc dzisiaj już na media, które od rana żyją piłką nożną, że gdzieś to się rozejdzie po kościach, że chwilę potrwa ten dopaminowy zastrzyk tej negatywnej, śmieciowej dopaminy i za dwa tygodnie będzie to przykryte zupełnie innymi wydarzeniami i że to się rozejdzie po kościach i bardzo bym nie chciał, żeby to wydarzenie zaowocowało no, czymś strasznym, co gdzieś za rogiem czeka dzisiaj. Mówiłeś, że gdyby w przypadku zamachu na księcia, a dobrze mówię, tak? Tak, arcyksięcia. Arcyksięcia. Austria odpuściła, nie ukarała wszystkich rodaków, zamachowca. Można by było uniknąć wojny i katastrofy. I wydaje mi się, że to chyba dobra jest taka puenta, żeby odpuścić, ale też odpuścić te napięcia emocjonalne, te teorie spiskowe i poczekać na ustalenia śledczych, prokuratury. Bo jeżeli państwo ma ten swój kręgosłup prawny, moralny, taki działający bez zarzutu, jeżeli jest zaufanie do instytucji państwowych, to rzeczywiście możemy sobie pozwolić na komfort. Tylko widzisz, cały bajer polega na tym, że politykę prowadzi się tak, żeby doprowadzić do rozkładu tych struktur. Nowoczesna polityka powoduje na wywoływaniu kryzysów, ponieważ tylko w czasach kryzysów można skutecznie prowadzić politykę, twardą politykę, skuteczną politykę w rozumieniu tej polityki konfliktu, tak? Prowadzić politykę w nudnych czasach pokoju, to trzeba się mocno postarać. Natomiast
Zwróćmy uwagę na to, co się wydarzyło chociażby w Polsce i na świecie. Świat podzielił się na dwa obozy. Podzielił się na obóz brunatnych, konserwatywnych radykałów i na całą jakby lewacką resztę. I te dwa światy spotkały się na tym weselu, od którego zaczęliśmy. I on się spotkał na tym weselu, ten świat. Jednym i drugim odpaliło, tak? Tam w tej sytuacji nie ma kogo ratować, bo tam wszyscy postąpili jak dzieci w podstawówce. Natomiast to jest efekt, to jest rezultat, ponieważ komuś bardzo zależało i przez wiele lat prowadzono do takiej sytuacji, żebym ja na człowieka o prawicowych i konserwatywnych spoglądał wręcz jako na istotę innego gatunku, z którą nic mnie nie łączy do tego stopnia, że nawet moja empatia i współczucie wobec tego człowieka wygasają, ponieważ ja go uważam za kompletnie obcą istotę. To jest coś strasznego, co się wydarzyło. Ja temu ulegam też. Oto jestem zły na tą politykę, że ona nauczyła mnie tak bardzo nienawidzieć drugich ludzi. To jest straszne, że przez wiele lat było tak, że można było spotkać i rozmawiać przy jednym stole. Ja pamiętam, to było lat temu 20 parę, ja miałem przyjaciółkę, która była polityczką z ramienia lewicy. Ona była radną w jednych z miast. I pamiętam taką sytuację, jak ona kiedyś na ulicy spotkała jakiegoś człowieka, który pocałował ją w rękę, wymienił jej imię i tam, o, to kiedy się widzimy na jakimś tam piwku, na drinku. I co się okazało? Że to był facet z ówczesnej Ligi Polskich Rodzin. Ona była z SLD. I ja mówię, to ty tak z prawicowcami? Ona mówi, słuchaj Mirek, my się żremy na tej sali plenarnej Rady Miejskiej, natomiast poza tą radą to my kolegami jesteśmy. No tak polityka wygląda. No przecież co, będę z nim się biła? No my się wyzywamy od najgorszych, ale wtedy tylko, kiedy kamery są włączone. Natomiast poza tym my dalej jesteśmy ludźmi. No tak wygląda polityka. I to było okej, okay, tak? I moment, w którym dla mnie to było, niektórzy mówili, że to jest cynizm, tak? Że niektórzy mówili, że nie można było zaakceptować, że nie wiem, że na przykład Michnik spotyka się z Urbanem, albo że papież zaprasza Kwaśniewskiego do Papa Mobile, albo że Niesiołowski z kimś tam z lewicy pili piwo. Nie mogli tego zrozumieć. Komuś to przeszkadzało. Bo ciężko jest rządzić ludźmi, którzy nie są tak bardzo podzieleni. A dzisiaj, no zobaczmy, do czego doszło. To wydaje mi się, to jest wywoływanie kryzysu, który potem próbujemy gasić. O to chodzi właśnie, żeby dokonać rozkładu tych wszystkich czynników, rozkładu, czyli przekraczanie tej granicy, w której zaczynamy się tak dalece nienawidzić, że zaczynamy do siebie strzelać i potem próbujemy rozwiązywać te problemy siłowo. Bądźmy kolegami, wypijmy kielicha. No ale weź powiedz, no czy ja mógłbym... Wyobraź sobie teraz, Piotrek, bo ja mówię ci zawsze, że ja bardzo lubię oglądać od strony takiej kabaretowej programy Ludwiczka i Olszańskiego. Czy wyobrażasz sobie, że my moglibyśmy usiąść z Ludwiczkiem i Olszańskim i porozmawiać? Wyobrażasz sobie taką sytuację, że moglibyśmy być kolegami i przeprowadzić razem program wspólny, w którym byśmy rzeczowo rozmawiali na temat rzeczywistości? Nie, szczerze powiedziawszy w tym momencie nie, bo oni normalnie oficjalnie działają na rzecz Białorusi. No dobrze, to weźmy inaczej. Czy, nie wiem, czy wyobrażasz sobie, że moglibyśmy usiąść i porozmawiać przykładowo? A czy wydaje mi się, że z takimi osobami jak Mensen czy Braun byśmy mogli porozmawiać jeszcze? Wydaje mi się. Może się mylę. Znaczy w tej rzeczywistości, w jakiej istniejemy, rozmowa z nimi na jakiejkolwiek antenie, na jakimkolwiek kanale powodowałaby, że o nich by się mówiło więcej jeszcze. No właśnie. Powodowałaby wzrost ich popularności i to już się staje niebezpieczne, ponieważ no, jeżeli mówimy o Konfederacji, która ma straszne poglądy związane z ludźmi, chociażby z migrantami, z uchodźcami, ja uważam, że to są takie poglądy, które wywołują nienawiść i agresję w życiu realnym. Dlatego moim zdaniem w takiej sytuacji nie chciałbym promować. No ale Piotrek, ale oni dalej istnieją. Są ludźmi, którzy żyją obok nas. Jeżeli pewnego dnia nie zaczniemy z nimi rozmawiać. Ale nie, ale ja normalnie bym tak porozmawiał. Nie, tylko właśnie to jest ja problem, tak, że mi na przykład nie roją się. Ja nie mam w głowie myśli o tym, żeby tych ludzi... Ewentualnie, jeżeli odeszliby z polityki,
to wtedy można by było zastanowić. Ale oni będą w polityce i będzie ta polityka rosła. Pytanie, czy my będziemy dążyli do tego, że będziemy do siebie strzelać, czy wrócimy do kultury politycznej, to się ładnie mówi, polityka agonu, czyli agon, czyli konflikt polityczny, który się ogranicza wyłącznie do perswazji. Bo ja bym chciał takiego konfliktu, gdzie my się kłócimy i wymieniamy na argumenty i nawet dajemy sobie twarde argumenty, czasami nawet potrafimy sobie powiedzieć coś przykrego, ale to się na tym kończy. Natomiast moment, w którym się wzywa do fizycznej eksterminacji, bo ja patrzę na przykład... No właśnie, dlatego nie chciałbym rozmawiać przed kamerą z niektórymi politykami, których poglądy bezpośrednio jak gdyby mają związek z krzywdzeniem innych ludzi. No ale oni uważają, że to my krzywdzimy. Oni by prawdopodobnie gdyby... Znaczy, jeżeli ktoś mówi o brutalnym zachowaniu, o strzelaniu do ludzi o innym kolorze skóry, jak leci. No tak. Jeżeli publikuje zdjęcia zwykłych, wolnych ludzi na polskich ulicach, szczując na tych samych ludzi, to dla mnie tutaj nie ma mowy o jakimś dialogu czy promowaniu tego typu poglądów. To są poglądy, które doprowadzają, moim zdaniem, później do takich szaleńczych ataków, zamachów. Można rozmawiać, można dyskutować, ale jeżeli gdzieś w moim odczuciu jedna ze stron nawołuje, wzywa, popiera krzywdzenie kogoś innego, to... Ale mamy taką sytuację, że mamy prawicowców, którzy mówią wiele i mamy całkowicie milczącą lewicę. Zobacz, że lewicy nie ma. No, zacząłeś rozmawiać. Ale ja nie jestem z lewicy. Nie? Ja z lewicy? A z prawicy? Skąd ten brak tych włosów? Ale ja jestem poblokowany wszędzie, na wszystkich forach lewicowych. Lewicowcy uważają, że ja się do nich... Po prostu sobą. Że ja się ich czepiam, bo mi się... No ja, umówmy się, mi się komunistyczne poglądy nie podobają. Ja uważam, że pomysły ingerowania w życie ludzi tak bardzo, jak proponuje to lewica, to jest jakiś absurd. I ja powiem Ci szczerze, kiedy ja słucham niektórych argumentów Konfederacji na temat tego, jak regulacje Unii Europejskiej próbują dalece wejść w nasze życie i regulować to, co robimy, to mi się też krew gotuje. Tylko że różnica między nimi a mną jest taka, że ja nie proponuję sojuszu z Rosją. Ja nie proponuję strzelać, ja nie proponuję wojny, ja nie proponuję nienawiści. Ja po prostu uważam, że Unia Europejska zabłądziła w technokracji i biurokracji i rzeczywiście te tendencje do uderzania w brak zaufania do ludzi i zmuszanie ich przepisami do różnych rzeczy, które są wbrew ich interesom, jest paliwem dla prawicy. Natomiast ja w życiu, ja kiedyś się identyfikowałem jako lewica, ale ja nie widzę po stronie lewicowej żadnych propozycji i żadnych rozwiązań, które mogłyby tą sytuację rozwiązać. Bo lewica od bardzo dawna przybrała taki ton bardzo kanapowy, bardzo elitarny i oni tworzą programy i tworzą koncepcje, które tworzą sami dla siebie. Ludzie tego nie rozumieją. Ja bym chciał rozmawiać z ludźmi, a oni nie chcą rozmawiać. Dlatego rozmawiamy. Ja bym tylko właśnie chciał... Ja się po prostu boję, patrząc na historię, boję się tego momentu, bo nienawiść, która narasta między obozami na całym świecie, eskaluje. Zobaczmy, co się dzieje we Francji. Dzisiaj była u nas nasza koleżanka z Francji, prosto z Paryża, dwa dni temu z Paryża przyjechała i mówi, że to, co się dzieje we Francji, to jest absurd. Ludzie, niektórzy Francuzi nie poznają tego państwa. Pod jakim względem? No, że tam konflikt i nienawiść i pad polityczny, który tam nastąpił, bo wygrała lewica, która nie ma możliwości zrobienia w tej chwili koalicji z żadnych ugrupowań sprawi, że tam nie będzie jak rządzić tym państwem. Ja myślę, że podobne odczucia mógłby mieć jakiś polski emigrant, repatriant, który żyje taką wizją Polski jako takiego domu wspólnego dla wszystkich i po wielu, wielu latach przyjechałby też tutaj do Polski, widząc te piękne, chociażby okoliczności przyrody, w jakich my tutaj dzisiaj rozmawiamy. No tak, tu jest fajnie, bo tu nie ma ludzi. Tak, tu jest fajnie, ale gdyby otworzył te polskie media i zobaczył, jak siebie nawzajem traktujemy, to też mógłby powiedzieć, nie poznaję
Ja na sam może koniec, żeby tego nie przedłużać, przytoczę, ja wierzę w demokrację jako narzędzie, nie jako świętość, tylko jako narzędzie. Ale żeby demokrację w właściwy sposób traktować jako narzędzie i używać, trzeba pamiętać, że to nie jest dyktatura większości. Tylko przywołam taką jedną z definicji demokracji, że jest to taki system, w którym wszyscy ci, którzy są od siebie radykalnie różni, nawzajem gwarantują sobie prawo do bycia innym. Innej drogi nie ma. Metakomunikaty, odcinek 5, Mirosław Miniszewski. Możesz wspierać ten kanał, odwiedzając stronę Patronite. Tam jest profil Mirka i w taki sposób, będąc jednym z patronów, możesz właśnie wspierać działania tego kanału. Jest jeszcze subpi.pl. Jednorazowa możliwość. I Buy Coffee, też Mirosław Miniszewski. A realizacja i montaż Piotr Czaban z kanału Czaban Robi Raban. Bez pomocy Piotrka bym się pałętał w tych wszystkich programach do montażu. Piotrek jest świetnym nauczycielem. Mam nadzieję, że niedługo będę już sam w stanie to realizować. Piotrek, bardzo ci dziękuję za to, że przyjechałeś kolejny raz. Czekaj, to wytniemy. Wyciągnąłeś mnie z domu w ten upalny dzień, żeby nagrać kolejny odcinek. Bardzo ci dziękuję. Idziemy, montujemy, a Mirek zaraz to będzie wrzucał. Siema. Dobra.